Dzień dobry. Dziś nie przy ziołach, wręcz w kuchni, w miejscu, gdzie mnie rzadko można spotkać, z racji tego, że nie jest to moje ulubione miejsce w domu. Gotowaniem zajmuje się u nas głównie mój mąż. Natomiast są takie potrawy, które tylko ja robię. Jest to m.in. pascha wielkanocna na własnym serze, na zrobionym przez siebie serze. Przepis jest prosty, natomiast no niestety jest czasochłonny i pracochłonny. Jak to się robi, zobaczycie wszystko jakby na filmie. Ja jedynie jeszcze tylko pokażę, tutaj jestem w fartuszku Koła Gospodyń Wiejskich Danowiec. Nie wiem, dlaczego one mnie tam wzięły, chyba tylko dlatego, że papiery ogarniam, bo tak jak wspomniałam, gotowanie to nie jest moja ulubiona czynność w domu. No ale jestem, więc postanowiłam pokazać, że też jestem w Kole Gospodyń Wiejskich Danowiec i zapraszam do obejrzenia filmu. No, paschę wielkanocną robi się głównie na święta wielkanocne, dlatego obojętnie kiedy będziesz oglądał ten film, pewnie przeważnie przed świętami albo w trakcie świąt wielkanocnych, dlatego życzę Tobie wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości i przede wszystkim spokojnych świąt. Do zobaczenia.